Witajcie tutaj w kolejnym materiale na kanale Tatekowska z Last Epoch i dzisiaj mam dla was przegląd, pokazówkę kolejnego mistrzostwa, kolejnej klasy w Last Epoch i tym razem pora na tancerkę ostrzy. I dzisiejszy materiał będzie nieco krótszy od poprzednich analizy mistrzostw klas, ponieważ tutaj skupię się na tym ogólnikowym podejściu do klasy, z czym ona się je i tak naprawdę jak plus minus wygląda jej rozgrywka bez głębszej analizy każdej umiejętności. Generalnie szeroki przegląd tego, jak gra tą postacią wygląda, plus minus, także lecimy z materiałem. Zatem na samym początku musimy sobie powiedzieć o tym, że tancerka ostrzy jest mistrzostwem, który wywodzi się z klasy łotrzycy, więc jest to przede wszystkim klasa, która skupia się na obrażeniach fizycznych i dynamicznych obrażeniach. I jeśli chodzi o tą konkretną klasę, tutaj mamy przede wszystkim obrażenia fizyczne wręcz, zwłaszcza tutaj mamy spore bonusy w przypadku walki mieczami bądź sztyletami, ostrzami. Także to jest bardzo ważne i dostajemy sporo właśnie bonusów pasywnych, mistrzostwie umiejętności pasywnych, więc tutaj bardzo przydaje się właśnie używanie mieczy sztyletów, co też gra nagradza w przypadku tancerki ostrzy, aby walczyć pod dual welding, czyli pod dwa miecze, dwa sztylety. Także jeśli poszukujecie postaci pod właśnie dwa ostrza, dwa sztylety, tancerka ostrzy jest jedną z najlepszych opcji właśnie dla was w Last Epoch. Istotną sprawą jest prędkość ataku. Gra tą postacią jest bardzo dynamiczna. Posiadamy tutaj również umiejętności, które pozwalają nam na szybką, dynamiczną walkę, jeśli chodzi też o uniki między wrogami, więc jeśli poszukujecie klasy, postaci, która polega na bardzo dynamicznej walce, jest to coś idealnego dla was. Natomiast jeśli chodzi o obrażenia, które są tutaj bardzo istotne, które możemy sobie wybrać, to przede wszystkim obrażenia właśnie wręcz, obrażenia krytyczne, krwawienie, trucizna, pustka, ale i spory bonus do obrażeń miotanych, czyli w tym przypadku na przykład shurikeny. Istotnym elementem również jeśli chodzi o tą klasę, to mistrzostwo, są uniki i bardzo ciekawą mechaniką z umiejętności pasywnych, jedną z wielu, jest draśnięcie. Jest to efekt, który sprawia, że po otrzymaniu pewnych obrażeń mamy procentową szansę na aktywację tego efektu, który nam prostowo zmniejsza obrażenia, które dostajemy. Także mamy uniki, mamy element też draśnięcia. Ciekawe mechaniki, które sprawiają, że po prostu nasza postać jest nieuchwytna. Natomiast również motyw uników fajnie łączy się z mechaniką perfekcji, która sprawia, że każdy nasz cios, który zadajemy, jest jeszcze lepszy, ale jeśli my otrzymamy obrażenia, czyli uniki zawiodą, to niestety perfekcja spada do zera, czyli nasze obrażenia spadają, więc mamy w tym przypadku postać, która polega na szybkich obrażeniach krytycznych i każdy kolejny atak po prostu może być coraz lepszy i lepszy. Więc tutaj mamy dynamiczną walkę właśnie z nakładaniem coraz wyższych obrażeń krytycznych z naprawdę sporą prędkością. Oprócz tego jeszcze mamy m.in. mechanikę przepływu, która sprawia, że używając skilli aktywnych z po prostu różnych drzewek skilli aktywnych, to nakładamy kumulację punktów przepływów, co sprawia, że mamy jeszcze większy damage. Więc tu ponownie mamy mechanikę kumulacji obrażeń, więc w tym przypadku tancerka ostrza jest postacią, która po prostu bardzo szybko, poruszając się po arenie, po lokacji, zadając spore obrażenia, nakłada coraz większe i większe bonusy, efekty, aby po prostu jeszcze szybciej i skuteczniej wrogów zabijać. Nie chcę skupić się w tym materiale na temat buildu, który ja stworzyłem, ponieważ jest to materiał, który ma wam generalnie przedstawić ogólnikową klasę. Natomiast w moim przypadku tutaj postanowiłem użyć przede wszystkim obrażeń od trucizny i też obrażeń krytycznych i możecie zauważyć w materiale po prostu przebitki, jak wyglądają umiejętności aktywne, jak rozłożymy ich drzewka. Ale przede wszystkim widzicie kombat, który jest bardzo dynamiczny i praktycznie zawsze tak dynamiczny komand otrzymacie właśnie grając tą podklasą, tym mistrzostwem. Więc jeśli poszukujecie klasy mistrzostwa pod dwa ostrza sztylety z dynamiczną walką, obrażeniami od krwawienia, trucizny, pustki i przede wszystkim kumulacją obrażeń krytycznych, to jest to właśnie opcja dla was w Last Epoch. Mam nadzieję, że materiał wam się przyda i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Tatek Polska. Trzymajcie się.